Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów i słuchaczy, nowych widzów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Witam serdecznie dzisiaj w nietypowym krajobrazie, czyli nie u mnie w domu z kartami. Nie będę wróżyć, ponieważ mam urlop, ferie i oczyszczam się w naturze. Cieszę się jednakże, że Państwo odwiedzają mój kanał i daję Państwu urywki z moich ferii, z pięknych wysp kapwerdiańskich. To jest po polsku przylądek, wyspy Zielonego Przylądka, tak się to tłumaczy, wyspy Zielonego Przylądka. Ja jestem obecnie na wyspie Sal. Odwiedziłam również wyspę Boa Vista. Dlaczego Państwu robię te urywki z moich ferii, podczas których się oczyszczam, energii po prostu nabieram, by dalej Państwu wróżyć, by robić piękne filmiki na różne tematy, które nas poruszają. Teraz nagrywam Państwu z wyspy Sal. W przetłumaczeniu ta wyspa nazywa się Sul. Sul, dlatego nagrywam dzisiaj ten filmik z nadstawu solnego, solanki tak zwanej, z miasta Salina, gdzie właśnie oczyszczam się w solance. No wiadomo, że sól ma magiczne po prostu siły, tak? Magiczne moce, oczyszcza nie tylko skórę, organizm, ale również oczyszcza energetykę i właśnie tutaj z tego miejsca nagrywam Państwu filmik, ponieważ jest tutaj takie natężenie ogromne soli w tym stawiku, jak w Izraelu w Morzu Martwym. No mówią tutaj mieszkańcy wyspy, że nawet jest to większe stężenie soli niż w Morzu Martwym. No nie wiadomo, czy w to wierzyć, ale niesamowite rzeczywiście jest wrażenie, ponieważ na tej wodzie można leżeć, czytać gazetę, tak jak w Morzu Martwym. No nie będę Państwu tego prezentować, ale pokażę tutaj piękne widoki. Przejdę się z Państwem tutaj właśnie troszeczkę dookoła tych stawików. Tutaj powiem tylko historycznie, że wyspa Sal, czyli wyspa solna w dosłownym tego słowa znaczeniu, przy tłumaczeniu, jest znana właśnie z dużego wydobycia soli. Wcześniej była tutaj firma polska, która miała tutaj w tym miejscu, gdzie właśnie teraz jestem, produkcję soli. Sól wysyłali na cały świat, importowali, eksportowali. I tak dalej, więc było to nieopłacalne i ta firma ponoć przeniosła swoją siedzibę na Kubę. Na Kubę, gdzie jest również wydobycie soli i jest produkcja tańsza i mają też krótkie drogi importu-eksportu, więc chodzi o to, że tutaj jakby są tylko pozostałości po tej firmie. Się w solance. Oczywiście jest to duża atrakcja, ponieważ w tym morzu, znaczy to nie jest morze, to jest tutaj staw, to nie jest tak jak Morze Martwe w Izraelu, tylko tutaj są takie stawiki, które właśnie nie mają żadnych oczywiście ani roślin, ani zwierzątek wody, czyli ani żadnych ryb, ani żadnych tutaj alg czy jakichś roślinności, ponieważ jest natężenie soli ogromne.
roślina by tutaj nie przeżyła, czyli dno jest tylko piaskowe, muliste i kamieniste. Przejdę się teraz z Państwem po wodzie, dokładnie jestem teraz w wodzie. Nie pokażę niestety swojej tutaj postaci, ponieważ wiecie Państwo, że ja cenię swoją prywatność, nagrywam tylko dla wróżenia, natomiast pokazuję Wam tylko tutaj uroki przyrody. Ponieważ moje wakacje, na których się oczyszczam przede wszystkim, lub ferie, lub teraz czas świąteczny, gdzie mam również 2 tygodnie ferii, wykorzystuję na to, by właśnie energetycznie się oczyścić, naładować, a to na pewno wydarza się za pomocą czy za przyczyną tego, że jestem w naturze. Tutaj są góry właśnie takie rzeczywiście piękne, podobne są do Izraela, tutaj taka pustynne góry, też jest pustynia, no jednakże inna troszkę niż w Izraelu, gdzie również byłam, ale chodzi tutaj o to, że jest pustynia wokół tych tutaj pokładów solnych, nie ma nic, jest rzeczywiście tylko taka płaszczyzna pustynna i góry, więc znajdujemy się tutaj w środku, że tak powiem, gór. Widzą Państwo tutaj krajobraz przepiękny. Teraz przejdę się z Państwem pokazać tutaj część tego stawiku, gdzie jest rzeczywiście widoczna sól. Teraz dowiedziałam się również, że produkcja soli tutaj minimalna jeszcze jest. Nie jest to duża produkcja jak wcześniej, ale mała produkcja tylko na potrzeby tej wyspy i produkują też taką sól do kupienia dla turystów. No bo oczywiście wyspa solna, sal, no to sól. Oczywiście jest to produkt, tutaj sól. Symbolicznie do kupienia. Natomiast oczywiście jak przejdzie się dalej, można sobie tą sól też tutaj wsiąść w jakichś bryłkach, rozbierać, ponieważ sól tutaj wszędzie leży. Widzimy już, widzą Państwo, już te białe połacie soli, gdzie właśnie ta sól jest tutaj rzeczywiście wydobywana. Oczywiście zapraszam Państwa serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Ja od 3 stycznia będę znowu w domu i będę znowu nagrywała tradycyjne filmiki z wróżbami dla Państwa. Teraz biorę sobie właśnie troszeczkę czasu na tematy, ale oczywiście zapraszam Państwa serdecznie na moje wróżby indywidualne. Kto chce, bym powróżyła mu indywidualnie na podstawie dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart, to proszę kontaktować mnie przez e-mail. Mój e-mail mają Państwo pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Mój e-mail to loelia.orakel@gmail.com, czyli zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są w potrzebie i potrzebują wsparcia, pomocy, wskazówek, rad i tak dalej na wróżby indywidualne. Od 3 stycznia będę dalej oczywiście chętnie wróżyła. Widzimy tutaj, wrócę teraz do naszego tutaj tematu przyrodniczego, krajobrazy mamy wspaniałe, widzą Państwo tutaj wielkie połacie soli, widzimy tutaj wszędzie, ja chodzę, widzą Państwo po bryłkach soli, po soli z całe podłoże, właśnie tego stawiku tutaj jest również solnej, w niektórych miejscach, tutaj właśnie chcę Państwa teraz
że jest białe dno niektórych tych stawików, ponieważ tutaj jest właśnie to natężenie soli bardzo, bardzo ogromne. Tutaj jest właśnie ta sól wyciągnięta, czyli nie wiem, jakoś wydobywana, tak? Suszona, zaraz na sól. Wyspy Sal. Nie wiem, czy jest ta sól też rozprowadzana na inne wyspy kapwerdiańskie. Wspomnę tylko, że wysp kapwerdiańskich jest bardzo wiele. 9 z nich jest zamieszkałych, reszta ogólnie jest 15, ale reszta są niezamieszkałe. Są to wyspy należące do Afryki, czyli wyspy afrykańskie, natomiast z historii to były tutaj, no niestety historia była również przykra tych wysp, ponieważ były tutaj na przykład kolonia portugalska i też było to miejsce, gdzie sklawy, czyli ich niewolników zwozili do pracy ciężkiej, więc no historia tych wysp nie jest też taka radosna, natomiast teraz tutaj populacja na tych wyspach jest bardzo rozmaita. Rasa afrykańska z różnych stron Afryki, również rasy portugalskie lub różne mieszane populacje, które się na podstawie wielu lat wymieszały, tak? Różne właśnie te rasy się bardzo zmiksowały i bardzo piękna teraz jest populacja tutaj, która mieszka na tych różnych wyspach. Wyspy Zielonego Brzmiątka. Pomimo, że tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jestem, zieleni nie ma, pomimo tej nazwy, ale niektóre wyspy tego kapwerdyjskiego regionu są bardzo pięknie zielone. Natomiast niektóre również mają wulkany, mają wulkaniczne skały. Widzimy tutaj, kochani Państwo, duże, bardzo duże połacie soli. Wręcz można wziąć bloki soli, które mówiłam, lub sól właśnie pozbierać. Ja sobie pozbierałam na przykład tą sól do woreczka. Lub wzięłam też bryłki soli, właśnie w rozmaitej postaci zabiorę ze sobą. Tutaj są również takie, nie wiem, czy przebieralnie, czy jakieś takie budki dla turystów. Natomiast tam dalej widzimy już kubki soli, które są właśnie tutaj suszone. Widzicie Państwo, które są suszone już i będą właśnie później na pewno oczyszczane i będzie cały proces, by były gotowe do sprzedaży. Ja podejdę tam troszeczkę jeszcze z Państwem, by zobaczyć. Tutaj mam piękny połacie soli. Widzimy całe dno, które jest tutaj. Ja idę po tej wodzie, a dno właśnie tego jest solne i to białe. Tak wygląda to pięknie. Tutaj nawet nie wiem, czy odda to kamera, ale wygląda to po prostu, błyszczy się w słońcu. Jest tutaj teraz 26 stopni Celsjusza, czyli lato. No ja jestem w bikini, więc nie będę absolutnie tego Państwu pokazywać. Wręcz przeciwnie, pokażę właśnie z najlepiej otoczenie, w którym się znajduję. No te bryłki soli się bardzo pięknie błyszczą w słońcu. Widzicie, kochani Państwo, może przybliżę troszeczkę. Właśnie tutaj całych produkcji soli. Też pierwszy raz tutaj widzę właśnie coś takiego. No ale jest to właśnie w sumie najważniejsze miejsce dla tej wyspy, ponieważ tak jak już wspomniałam, wyspa się nazywa Sul. Nie wiem, czy dużo ludzi o tym wspomina, że Sal to jest właśnie Sul i to miejsce, w którym teraz jestem, jest
no najważniejsze dla tej wyspy, ponieważ było wcześniej bardzo dużym właśnie no, faktorem ekonomicznym, prawda? Teraz jest tutaj faktorem ekonomicznym największym turyzmu, czyli turyści, rozwinięte turystyka, po polsku przepraszam, turystyka, dużo pięknych hoteli, oczywiście piękne, długie plaże piaskowe, również kamieniste, różne są plaże, jak się jedzie wokół tej wyspy, natomiast no, są przepiękne, długie plaże, sama byłam 10 km plażą piaszczystą już na wędrówce, więc mogę to potwierdzić, że plaże są przepiękne, no woda jest cudowna, turkusowa i zielona, przepraszam. Natomiast też są miejsca dla windsurfing, czyli dla sportów wodnych, gdzie są duże fale. Tutaj Państwu pokażę już ten zbiornik. Widzimy, ile soli tutaj. Widzą Państwo. Tutaj teraz, pomimo to, że jest dzisiaj poniedziałek, nie widzę tutaj żadnych, nie wiem, pracowników. Pomimo tych pracowników, którzy tutaj pracują dla turystyki, którzy przywożą tutaj turystów, by zwiedzali właśnie to miejsce, by się kąpali tu w stawikach solnych, czyli w solankach. Natomiast nie widzę tutaj żadnych pracowników, którzy by pracowali, jeśli chodzi tutaj o te właśnie sól. O ten sól. Nie ma tu żadnej właśnie jakiejś takiej, nie wiem, industry, czyli zakładu. Także nie wiem, jak to się odbywa bez jakiejś tutaj rzeczywistej fabryki, czy... No ale widzimy tutaj pełno, widzą Państwo, doszłam tutaj, to chyba 1 km teraz przeszłam. Widzimy tutaj worki wypełnione solą. Widzimy tutaj kubki soli. Proszę zobaczyć całe takie, jak to się mówi, góry soli wręcz, które są teraz suszone, czyli osusza je naturalnie słońce. Podejdę, żeby Państwo zobaczyli, jak tutaj pięknie to wygląda. I właśnie tutaj osuszana jest ta sól. No i tutaj widzę, jest pakowana już w takie wielkie worki. Podejdziemy do tego, by Państwo zobaczyli. Także nie wiem, kiedy to się odbywa, ponieważ nie widzę tutaj żadnych absolutnie pracowników. Być może to odbywa się w jakichś konkretnych godzinach. Tutaj jest, widzicie, cały worek soli. Także coś no, bardzo oryginalnego, specyficznego dla tej wyspy. No i pełno wokoło tutaj jest tych worków właśnie, jak się tak rozglądniemy. Także pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z wysp Zielonego Przylądka. Zapraszam oczywiście wszystkich kochanych subskrybentów na mój kanał. Proszę nowe osoby, które znalazły mój kanał, by zasubskrybowały mój kanał. Mój kanał oczywiście jest z wróżbami, natomiast jest okres no, odpowiedni na przykład ten świąteczny, tak? Na odpoczynek, więc właśnie odpoczywam. No, słońce plus woda plus sól, oczywiście to oczyszczanie, ładowanie baterii. Także zapraszam Państwa na kontakt ze mną przez e-mail, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na mój kanał. Zawsze będą jakieś ciekawe informacje, nowinki, wróżby, horoskopy, rytuały, przepowiednie na tydzień. No i różne właśnie takie ciekawostki z moich podróży, co jest moim hobby i co mnie bardzo dobrze tutaj doładowuje. Jak Państwo widzą, natura jest przepiękna i pozdrawiam Państwa bardzo świątecznie, słonecznie, gorąco i życzę Państwu pięknego końca tego roku 2021 i życzę również, by następny rok, który się już zbliża, był dla nas wszystkich jeszcze lepszy niż ten, który
był, ponieważ ten tryb był oczywiście turbulentny, ciężki być może dla niektórych. Najważniejsze, byśmy byli zdrowi, szczęśliwi, byśmy znaleźli miłość i szczęście osobiste, byśmy się rozwijali. Także wszystkiego dobrego, by zakończyć dobrze ten rok. I w nowym roku na pewno zapraszam wszystkich na mój kanał. Spotkamy się na moim kanale. Dziękuję Państwu za Państwa obecność i do usłyszenia.